kamerą Modnego Krakowa wybraliśmy się dzisiaj na Bollywood Party Bolika Radża. To największa cykliczna impreza tego typu w Krakowie. Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji. Jest z nami Kasia Magiera, współorganizatorka tej imprezy. Witam serdecznie. Jak często organizowane są Bollywood Party w Krakowie? Raz na 2-3 miesiące. Kto przychodzi na tę imprezę? No, najczęściej są to fani filmów indyjskich. Są to zazwyczaj właśnie filmy z Bollywood. I muzyka, ta kultura ich przyciąga. Mamy też stałe grono Hindusów, które mieszka w Krakowie i za każdym razem jest obecna na naszych imprezach. Czego się można na takiej imprezie spodziewać? Jaki jest program artystyczny? Zazwyczaj staramy się, żeby nie tylko muzyka była w czasie naszych imprez. Staramy się, żeby była za każdym razem henna, ponieważ ona cieszy się nieustannym powodzeniem i dziewczyny bardzo chętnie korzystają z tej atrakcji. Staramy się, żeby były występy jakichś zespołów, czy to klasyczny taniec indyjski, czy współczesny bollywoodzki. Za każdym razem dajemy szansę czy nowym zespołom, czy mamy zespoły, które z nami współpracują już od jakiegoś czasu, więc zawsze można w ciągu wieczora zobaczyć trzy takie występy. Mamy też raz na jakiś czas sklepik. Współpracujemy ze sklepikiem Kaszmir z Gliwic i zdarzają się raz na jakiś czas innego typu atrakcje, czyli typu pisanie pismem hinduskim, czy w maju mieliśmy wybory Miss Indii Polska. To była taka większa impreza, ogólnopolska już. Czy zainteresowanie kulturą Indii ogólnie w Krakowie jest duże? Było większe, powiem szczerze, jakieś 3 lata temu, a obecnie utrzymuje się na takim stałym poziomie, czyli obserwujemy, że na nasze imprezy regularnie przychodzi między 200 a 300 osób. Czy jest już planowana jakaś następna impreza? Tak, oczywiście. Impreza w klimatach indyjskich, nie Bollywood Party, ale w klimatach indyjskich, będzie organizowana na Andrzejki w Funky Music Bar na Kazimierzu, a kolejne Bollywood Party, takie charakterystyczne dla nas, będzie właśnie w Żaczku, ale dopiero 22 stycznia. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Podczas Bollywood Party można wykonać sobie hennę. Czym jest henna? Henna jest to sproszkowany liść krzewu, który rośnie w krajach arabskich oraz w Indiach. Wygląda ona mniej więcej tak, tylko to jest akurat ten sproszkowany liść już po przeróbce, bo można go kupić w sklepie, w ogóle we wszystkich krajach arabskich oraz w Indiach. Albo na Allegro, nie wiem. On jest taki zielonkawo-brązowy i wykonuje się pewną mieszankę właśnie przy pomocy właśnie tego proszku. Każdy hennista ma swoją tam recepturę tajną, ale ja mogę powiedzieć, że to jest po prostu woda, cytryna i jakiś olejek eteryczny do wzmocnienia koloru henny. Tak mniej więcej. Jakie wzory mamy tutaj przed sobą? No, wzory przede wszystkim, które są tak mniej więcej podobne do tych, które można spotkać w ogóle tam za granicą. Czyli dajmy na to, jeżeli chodzi o kraje arabskie, to najbardziej popularne są w krajach arabskich takie wzory bardziej kwieciste. Nie wiem, czy to widać, ale... Albo takie właśnie bardziej, nie wiem, takie esy floresy. Jeżeli chodzi o Indie, są takie bardziej misterne i haftowane. Na przykład tutaj mam taką jedną książkę z Indii. To są wzory, jeżeli chodzi o hennę ślubną. I one są bardziej takie naprawdę skomplikowane i misterne i wykonywane na stopach oraz na dłoniach. No i są jeszcze tatuaże wykonywane na przykład w krajach afrykańskich. One są takie bardziej geometryczne, na przykład w Maroku albo w ogóle tam w Afryce, tam niżej troszeczkę. Jak długo utrzymuje się na skórze taki wzór? Wszystko zależy od tego,
jaką skórę ma dany człowiek, to jest wszystko osobliwa sprawa, ale jeżeli się ją dobrze zrobi, na przykład tutaj u mnie, to może wytrzymać do 2 tygodni, a jeżeli naprawdę wzmocni się jeszcze bardziej kolor i się z tą henną prześpi człowiek, to kolor nawet z miesiąc może posiedzieć, bo naprawdę im bardziej się mocniej utrwali, tym lepiej. Czy popularne są takie zdobienia w Krakowie? No, wśród fanów Bollywoodu, owszem, są popularne. Ludzie lubią sobie po prostu zdobić henną dłonie, bo lubią i tyle. Lubią też mieć na różne okazje, na przykład nawet na wesela albo na jakieś, nie wiem, inne okazje. Sylwester tak samo lubią. Najbardziej oczekiwanym punktem programu jest oczywiście występ tancerek.